Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Grzegorz Makowski, jestem dyrektorem programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji Batorego. Witam wszystkich. No i cóż, zaczniemy od prezentacji, ale wydaje mi się, że gdyby pojawiały się w trakcie tej prezentacji jakieś głosy czy potrzeby, żeby o coś dopytać, no to po prostu proszę o przerywanie. No i tematem naszego spotkania dzisiejszego jest barometr ryzyka w zamówieniach publicznych. To jest takie narzędzie internetowe, o którym no, będziemy dzisiaj dużo mówić. Ale zacznę może od wprowadzenia w ogóle do tematu ryzyka. Ryzyka, przede wszystkim ryzyka nadużyć, ryzyka korupcji. Żebyście Państwo wszyscy trochę jakby lepiej zrozumieli, jak działa to narzędzie i jak też patrzeć, jak go używać do swoich codziennych potrzeb, bo taki jest cel tego narzędzia i tak byśmy chcieli, żeby Was zachęcić tą prezentacją do używania go. No i zacznę od takich ogólnego wprowadzenia. Mianowicie, jak patrzeć na korupcję? No, zazwyczaj korupcja nam się kojarzy z dawaniem, braniem łapówek. No, jak już ktoś bliżej się zastanowi, no to z jakimś obsadzaniem swoimi kolegami różnych stanowisk, czy rodziną, czyli nepotyzmem, kumoterstwem. Ale jak tak się na to spojrzy, ja jestem socjologiem, się od razu wytłumaczę, trochę właśnie tak bardziej socjologicznie, no to na korupcję warto patrzeć jako taki uznaniowy, jak to się ładnie nazywa, partykularystyczny, czyli taki skupiony na jakimś interesie konkretnym, interesie człowieka, czy też grupy, partii na przykład, czy jakieś właśnie grupy, rodziny, sposób rozdzielania różnego rodzaju dóbr, które powinny być rozdzielane, dóbr publicznych, które powinny być równo dostępne, które każdy powinien mieć równe szanse, żeby się do nich dostać. A tu się okazuje, że one jakoś tak się właśnie rozchodzą właśnie uznaniowo, po uważaniu wśród właśnie kolegów, znajomych, rodziny. No i jeżeli tak spojrzymy na korupcję, no to wtedy możemy pod taką definicję podciągać różne zachowania, które nam się wydają, że na pierwszy rzut oka korupcją nie są, albo nie są takim czynnikiem, który korupcję powoduje. Więc no patrzymy na korupcję jako taki przejaw partykularyzmu. Szerzej. No i teraz, jak tak spojrzymy na to interesujące nas zjawisko, na korupcję, na różnego rodzaju nadużycia, a z drugiej strony weźmiemy pod uwagę zamówienia publiczne, no to i zgodzimy się, że zamówienia publiczne to jest rynek. Zresztą o zamówieniach publicznych mówi się właśnie, że to jest pewnego rodzaju rynek. No i słusznie, no bo jeżeli rynek, no to znaczy, że swobodna konkurencja, wolna konkurencja, a jeżeli wolna konkurencja, no to znaczy, że wszyscy, którzy chcieliby w tym rynku zaistnieć, chcieliby się starać o zamówienia publiczne, no powinni mieć swobodny dostęp do tego rynku. A żeby to zapewnić, no to reguły funkcjonowania tego rynku powinny być otwarte, to znaczy transparentne, otwarte, zrozumiałe. No każdy powinien mieć szansę w tym rynku zaistnieć, czyli starać się o te zamówienia publiczne. Jeżeli obserwujemy jakieś zakłócenia tej konkurencyjności na rynku, no one mogą się
z różnych powodów zdarzać. Ale najprawdopodobniej i jak pokazują badania nad zamówieniami publicznymi, analizy, literatura naukowa, Bank Światowy na przykład bardzo się interesuje rynkiem zamówień publicznych, no bo on działa na rzecz właśnie otwierania przepływu, otwierania gospodarek na świecie, więc on analizuje też systemy zamówień publicznych wszędzie na świecie. No i z analiz na przykład Banku Światowego wynika, że no brak konkurencyjności na rynku no to jest wynikiem bardzo często różnego rodzaju praktyk korupcyjnych po prostu. Znaczy, ktoś chce ograniczyć ten dostęp, no to tak, tak ustawia reguły starania się o zamówienia publiczne, żeby dostali tylko ci, którzy mają dostać. No, często jest to intencjonalne, ale często też bywa tak, że to wynika, prawda, ze skomplikowanych przepisów, to wynika z jakiejś nieumiejętności organizowania zamówień publicznych, przetargów. Czasami nie jest to zamierzone, nie jest to powodowane taką chęcią, prawda, dania swoim, zarobienia czegoś na tym, wyprowadzenia publicznych pieniędzy. Ale też często tak bywa. I no nie przypadkiem, jak się spojrzy na różnego rodzaju analizy Banku Światowego, ale też i naszych rodzimych ośrodków, takich na przykład jak Najwyższa Izba Kontroli, jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, jak się weźmie analizy różnych organizacji pozarządowych, też międzynarodowych, które się zajmują korupcją, ryzykami korupcji, no to się okaże, że właśnie zamówienia publiczne są bardzo często wskazywane jako taki główny obszar ryzyka występowania korupcji. No też i z tego względu, że przez zamówienia przepływają po prostu ogromne pieniądze. W Polsce corocznie to są kwoty przekraczające 100 miliardów złotych. I to licząc tylko zamówienia publiczne, które są poniżej tak zwanych progów unijnych, to znaczy nie obowiązują ich reguły unijne. Więc to są gigantyczne pieniądze, a więc też i pokusa jest bardzo duża. No więc dlatego właśnie różne organizacje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy, Transparency International, organizacje krajowe, instytucje publiczne krajowe, Najwyższa Izba Kontroli, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne, jak wspomniałem, ale też na przykład ONZ, czyli taka organizacja, która niby została stworzona do innych celów, ale też zajmuje się tym zagadnieniem i na przykład w konwencji ONZ przeciwko korupcji znajdziemy cały rozdział poświęcony zamówieniom publicznym i poświęcony temu, jak powinien system zamówień publicznych być zorganizowany, żeby on był przejrzysty, właśnie dostępny, konkurencyjny, otwarty na obywateli. No i ostatnia rzecz, zanim już zbliżę się bardziej do konkretów, na którą warto zwrócić uwagę, to znaczy, jeżeli te zamówienia publiczne są takim dużym obszarem, jeżeli to ryzyko nadużyć, korupcji w zamówieniach publicznych jest takie istotne, no to też obserwowanie tego rynku zamówień publicznych i próbowanie wyłapywanie tych nadużyć, tych ryzyk w zamówieniach publicznych, no jest też istotne po to, żeby w ogóle ocenić zagrożenie korupcją w ogóle w sektorze publicznym, tak? Czy też na przecięciu sektora publicznego i prywatnego. Tutaj, bo zamówienia publiczne są takim specyficznym miejscem, że tam się spotykają właśnie te dwa sektory, instytucje publiczne zazwyczaj, które są zamawiającymi i firmy prywatne, które są z sektora prywatnego, które o te zamówienia się starają. Więc warto monitorować rynek zamówień publicznych, warto na niego patrzeć, bo on powinien być interesujący dla nas obywateli też, chociaż jest to dosyć specjalistyczna dziedzina, a właśnie z tego powodu, że obserwacja tego rynku zamówień publicznych może nam w ogóle dużo powiedzieć o tym, jakie jest zagrożenie korupcją w ogóle w państwie, w społeczeństwie. Dlatego, że właśnie jest to duży, ogromny obszar
bardzo nasycone pieniędzmi i też ważny dla nas, obywateli, no bo co jest kupowane na rynku zamówień publicznych? No różnego rodzaju szeroko pojęte usługi, tak? Wszystkie zamówienia na drogi idą przez rynek zamówień publicznych. Wszystkie zamówienia na sprzęt, różnego rodzaju usługi idą przez system zamówień publicznych. Zamówienia publiczne to jest pewien standard wydatkowania naszych pieniędzy, które pochodzą z od nas, podatników, z naszych kieszeni. Więc no, warto się temu przyglądać, warto się nie bać tego i nawet jeżeli nie jesteśmy specjalistami, prawnikami od zamówień publicznych, to jest to coś, czym powinniśmy się interesować jako obywatele. No i ten barometr ryzyka w zamówieniach, ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych, który stworzyliśmy wspólnie, znaczy Fundacja Batorego wspólnie z firmą, serwisem zamówienia 2.0, no ma ułatwić właśnie obywatelom przede wszystkim monitorowanie rynku zamówień publicznych. No i zbliżamy już do tego sedna, znaczy czym ten barometr jest. No, trzeba trochę wytłumaczyć tego, wydaje mi się, żeby tak uczciwie go używać, no to trzeba trochę wytłumaczyć, czym ten barometr jest. Barometr to jest taki statystyczny indeks. I oczywiście nikogo nie będę torturował tutaj statystyką, ale przynajmniej ogólnie warto powiedzieć, że to narzędzie jest podparte no, jakimś namysłem naukowym. Znaczy, to nie jest jakieś nasze widzimisię, które żeśmy nazwali barometrem, ale to jest właśnie taki statystyczny indeks zbudowany z 9 wskaźników, a te wskaźniki pochodzą z analizy milionów zamówień publicznych, którą myśmy wykonali, obserwując zamówienia, ogłoszenia o zamówieniach publicznych, a dokładnie ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych pochodzące z biuletynu zamówień publicznych i z europejskiego biuletynu zamówień publicznych, tak zwanego TEDU, Tenders Electronic Daily, tak to się ładnie nazywa. Przeanalizowaliśmy zamówienia z lat 2010-2015, pod takim kątem, żeby sprawdzić, i to jest jeden z 9, najważniejszy, można powiedzieć, taki wskaźnik ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych, pod kątem tego, na ile różne inne czynniki, które możemy wydobyć z tych zbiorów, z tego biuletynu zamówień publicznych i z tego TED-u, na ile te czynniki powodują, że w zamówieniach publicznych, w konkretnych przetargach pojawia się tylko jeden oferent. I ten jeden oferent jest dla nas takim wskaźnikiem ryzyka. No bo jeżeli zasadą dla rynku zamówień publicznych jest konkurencyjność, a na przykład w przetargu nieograniczonym, który teoretycznie dla wszystkich jest dostępny, pojawia się tylko jeden oferent, no to istnieje słuszne podejrzenie, że coś tam z tą konkurencją jest nie tak. A wziąwszy pod uwagę to wszystko, co powiedziałem wcześniej, no też istnieje uzasadnione podejrzenie, że ten jeden oferent no, dlatego się pojawił, bo na przykład nie wiem, bał się konkurencji, bo przetarg mógł być ustawiony, bo ktoś nie zadbał o odpowiednią przejrzystość tego przetargu. No, różne takie czynniki korupcjogenne mogło się tam pojawić, dlatego tym najważniejszym wskaźnikiem spośród tych 9, na podstawie których jest zbudowany ten barometr, to jest ten właśnie jeden oferent. A dodam tutaj przy okazji, że na przykład w Polsce ponad 90%, ponad 95% nawet zamówień publicznych, które są ogłaszane, to są przetargi nieograniczone, więc teoretycznie najbardziej konkurencyjna forma zamówień publicznych, jaka występuje.
A dlaczego w ogóle Polska jest takim interesującym miejscem, to zaraz Państwu też powiem. No i cała reszta tych czynników, pozostałe 8, to są takie czynniki, które uprawdopodobniają wystąpienie tego pojedynczego oferenta. Czyli na przykład tryb przetargu, czyli na przykład okres od ogłoszenia o zamówieniu do momentu ogłoszenia o wyborze wykonawcy, czyli na przykład skomplikowanie ogłoszenia, jakby tej treści ogłoszenia o zamówienia. Im dłuższe ogłoszenie, im więcej ma znaków, tym okazuje się statystycznie po analizach, że tym bardziej jest zniechęcające do złokładania ofert. Oczywiście my też uwzględniamy specyfikę, tak? Znaczy inne są opisy zamówień dla skomplikowanych robót budowlanych, a inne, nie wiem, dla zakupów na przykład papieru do drukarek. Więc te wskaźniki, one też nie są takie proste jak na tym slajdzie, ale myśmy brali pod uwagę na tyle, ile to możliwe, analizując takie dane, takie czynniki, więc na przykład odnosimy to ryzyko do specyfiki rynku, typu zamówień, które opisujemy tym wskaźnikiem ryzyka. Więc pozostałe 8 tych wskaźników, nie będę ich wszystkich omawiał, no to składają się, one uprawdopodobniają wystąpienie tego pojedynczego oferenta. I myśmy też, to warto wspomnieć, no, robiąc te analizy, eliminowali takie rynki, które nie są konkurencyjne. To znaczy, a są takie rynki, no bo jeżeli, prawda, ponad 100 miliardów przepływa przez te zamówienia publiczne, no to wyobraźcie sobie Państwo, że rocznie to jest ponad 200 tysięcy różnego rodzaju przetargów, więc to jest spory rynek. Więc tam są takie miejsca, w których faktycznie nawet w ciągu 5 lat okazuje się, że konkurencja prawie nie występuje. Rzadko to się zdarza, ale takie miejsca w rynku zamówień publicznych są. Więc krótko mówiąc, ten barometr ryzyka zamówień publicznych to jest po prostu taki statystyczny indeks budowany z 9 wskaźników, w których najważniejszy jest ten wskaźnik, który mówi, czy wystąpiła sytuacja, że był tylko jeden oferent, czy też ona nie wystąpiła. Stoi tam pewien namysł oparty na analizach, na wyborze, też wspomnę, te 9 wskaźników zostało wybrane spośród kilkudziesięciu innych, które żeśmy zastanawiali się, czy one są warte analizy, czy nie. Okazało się, że one nie wskazują na tego pojedynczego oferenta, więc myśmy prawie 30 wskaźników odrzucili z tej analizy, więc z tego biuletynu zamówień publicznych, z tego TED-u można sporo więcej wycisnąć. No i ostatecznie to, co dostajemy, to, co taki przeciętny użytkownik tego dostaje, to dostaje taki wynik, który mówi tak, że jak jest 0, jak ten barometr pokazuje, że jest 0, to ryzyko nadużyć jest najmniejsze, jak jest 1, to znaczy, że to ryzyko nadużyć jest największe. No i prosta, prawda, rzecz, tak mierzymy tym barometrem ryzyko dla poszczególnych zamówień, ale zanim do tego przejdziemy, to żeby nie było za szybko, to jeszcze bardzo parę takich informacji o naszym rynku. No i właśnie, tak jak wspomniałem, myśmy tylko w latach 2010-2015 pojawiło się w biuletynie zamówień publicznych prawie 2 miliony ogłoszeń. Myśmy brali ten biuletyn zamówień publicznych, jak wspomniałem, to są zamówienia poniżej tak zwanych progów unijnych, to skomplikowane, tych progów jest, to nie jest tylko jeden próg, ich jest kilka w zależności od typów zamówień, ale generalnie ten najważniejszy próg to są zamówienia poniżej 134 tysięcy euro, poniżej wartości dla dostaw i usług, poniżej 5,2 miliona euro dla zamówień dotyczących robót. W tym okresie ten rynek był wart prawie 322 miliardy złotych, więc ogromne pieniądze przychodzą przez zamówienia publiczne. Najwięcej zamówień w sensie kwoty udzielonych to są zamówienia na roboty budowlane, dużo dalej usługi i dostawy. Znowuż z drugiej strony najwięcej w sensie liczby zamówień dotyczy usług i dostaw, tutaj jest odwrotnie, mniej w przypadku robót budowlanych,
tak jak wspomniałem, ogromna część zamówień publicznych są przetargi nieograniczone. Jakby dodać do tego właśnie te zamówienia powyżej progów unijnych, to jest ten, to jest ponad 90%, to są przetargi. No i tak to wygląda. No i kto jest największym zamawiającym? Nie wiem, czy Państwo wszystkie te, czy są w stanie odczytać te małe literki, ale w sumie najważniejsza informacja z tego jest taka, że właściwie prawie połowa, no 40% udziału w rynku to są samorządy, znaczy w Polsce. Czyli samorządy wydają najwięcej pieniędzy w ramach zamówień publicznych. Dużo, dużo dalej jest administracja centralna, szpitale, wojsko, chociaż wydaje się, że ma takie ogromne budżety, to na rynku zamówień publicznych to gdzieś tam w jakichś pojedynczych procentach występuje. Ta prezentacja będzie dla Państwa dostępna, więc będzie można się temu jeszcze przyjrzeć. Więc no, samorządy są tutaj najważniejszym graczem. I to zarówno z punktu widzenia liczby zamówień, i to zarówno z punktu widzenia wartości zamówień, to jest ponad 30% całej tej kwoty z tych lat 2010-2015. Więc to jest najważniejszy zamawiający, dlatego tym bardziej warto się przyglądać samorządom, czy tam wszystko się dobrze układa. No i wspomniałem Państwu, że ta konkurencyjność jest ważna. No i Polska jest takim interesującym przypadkiem, że prawda, te ponad 90% przetargi nieograniczone, ogromny rynek 300 miliardów. No i się okazuje, że w prawie połowie tych przetargów nieograniczonych mamy tylko jednego oferenta. Bardzo dziwny wynik. Jak to porównamy z innymi państwami, no to za nami z podobnym rezultatem jest Chorwacja, dalej Słowacja, czyli państwa dużo mniejsze w sensie wielkości rynku, w sensie liczby mieszkańców, liczby przedsiębiorców, czyli wykonawców. No, wydawałoby się, że powinniśmy być raczej bliżej w tym wskaźniku, nie wiem, Niemiec czy Hiszpanii, czyli no może Niemcy są dużo większym rynkiem, no ale jednak no, gdzieś tam w tych okolicach powinniśmy być, a to są rynki dużo bardziej konkurencyjne. Czyli z większą liczbą wykonawców na przetarg i z dużo mniejszym odsetkiem przetargu w związku z tym, gdzie mamy pojedynczego oferenta. No i tak, i co możemy sobie tym barometrem zmierzyć? Zanim przejdziemy do takich naprawdę fajnych rzeczy, to dosłownie parę słów jeszcze. No możemy się przyjrzeć całemu temu rynkowi na przykład. No i z tego barometru możemy wyczytać, że jeżeli on przyjmuje wartość od 0 do 1, no to ocena tego naszego rynku pod kątem ryzyka, rynku całego rynku zamówień publicznych, no to bym powiedział, nie jest taka najgorsza. To jest 0,31, można powiedzieć, czyli gdzieś tak w 1/3 skali się mieścimy. No, czyli nie ma dramatu, tak powiem, ale też nie jest to wynik najlepszy. Gdzieś tam w tej 1/3 się mieścimy. Tu dodam, że właściwie wahnięcie nawet o jeden punkt na tej skali, czyli o 0,01, to jest już dużo, ponieważ tu operujemy dużymi liczbami, analizujemy miliony zamówień, więc takie zmiany o kilka punktów to są istotne. Powiedzmy nie powalające na kolana, ale są istotne i na przykład ta zmiana, którą tu Państwo widzicie między 2014 a 2015 rokiem, ona prawdopodobnie wynika z tego, że w owym czasie wprowadzono obowiązek stosowania kryteriów pozacenowych do zamówień publicznych. I ona została skonsumowana przez ten barometr, bo no, obiektywnie rzecz biorąc kryteria pozacenowe, czyli różne inne elementy, które zamawiający bierze pod uwagę oceniając, one obiektywnie powoduje, że ryzyko jest większe. Znaczy z innego punktu widzenia oczywiście ta najniższa cena nie zawsze jest najlepsza, ale z drugiej strony, no powiedzmy sobie to uczciwie, im mniej obiektywne kryteria, tym większa uznaniowość zamawiającego, więc
to ryzyko nam tutaj skoczyło, ale nie skoczyło nam jakoś drastycznie, więc ten wskaźnik też sprawdza się w tym sensie, że on sensownie konsumuje zmiany w prawie. Więc możemy sobie opisywać, patrzeć na rynek i na przykład co możemy jeszcze zobaczyć z tego barometru. No możemy zobaczyć, że na przykład to ryzyko rośnie w ostatnich miesiącach roku. No niby już od pewnego czasu obowiązuje budżet zadaniowy i samorządy też powinny stosować ten budżet zadaniowy, czyli powinny zgodnie z jakimś planem wydawać te pieniądze, no ale jednak jest też tak, że nie wszyscy to robią. I na koniec, a nawet jak ten budżet zadaniowy jest, no to się okazuje, że nie wszystko to rozwiązuje. No i na koniec roku mamy na gwałt wydawanie pieniędzy, więc się skraca terminy. Co ciekawe, komplikuje się opisy zamówień, jak wynika z tego naszego barometru. Więc niby powinno, jak szybko chcemy wydać pieniądze, no to powinniśmy je prościej opisywać. No a tu się okazuje, że są bardziej pod koniec roku skomplikowane opisy zamówień. Skacze ryzyko, skacze też liczba zamówień, w których jest tylko jeden oferent. No więc gdybym był na przykład jakimś audytorem, gdybym chciał sobie we własnej gminie na przykład sprawdzić, gdzie są najbardziej ryzykowne zamówienia, skontrolować, poprawić praktykę, spowodować, żeby te zamówienia były bardziej przejrzyste, pokazać coś na błędach, no to bym analizował te zamówienia z końca roku, bo tam pewnie błędów najwięcej się pojawia i też w związku z tym najwięcej ryzyka nadużyć, a może też takich pokus, żeby te przetargi ustawić. Możemy sobie patrzeć, prawda, u kogo to ryzyko występuje w największym, tak powiem, natężeniu i samorządy, no w sumie nie dziwne, no, skoro one są odpowiedzialne za największą, za największą liczbę zamówień, za największą część tego rynku, no to one gdzieś tam wokół tej średniej są. Powyżej średniej mamy na przykład organizacje pozarządowe. Co prawda nie jest to jakiś duży segment rynku zamówień publicznych, no ale przez te 6 lat przez organizacje pozarządowe różnego rodzaju przepłynęło też kilka miliardów złotych. Ale żeby, prawda, tu kamyczek do koszyczka samorządowego jeszcze wrzucić, najbardziej ryzykowne, co akurat w tym na tym wykresie nie widać, ale jak sobie wejdziemy głębiej w te dane, no to się okazuje, że najbardziej ryzykownymi organizacjami pozarządowymi, no bo to są wliczane do tej kategorii, są kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, czyli takie organizacje, które od samorządów są w dużym stopniu zależne, dostają od nich dużo pieniędzy, są zobowiązane do stosowania zamówień publicznych często i one widać, że sobie z tymi zamówieniami często nie radzą. No, zwracam uwagę też na spółki komunalne, zwłaszcza spółki samorządowe, które są tworzone przez powiaty. Tam to ryzyko jest dosyć duże, mała konkurencyjność. Więc można sobie dzięki temu barometrowi patrzeć tak z lotu ptaka na cały rynek. Robić różnego rodzaju analizy. Tu taka próbka analiz, na przykład co nam wychodzi, jak zestawimy z różnymi wskaźnikami statystycznymi ze statystyki publicznej wyniki tego barometru, no to się okazuje, że gminy, bo to dotyczy gmin, które mają wyższe ryzyko w zamówieniach publicznych, mają skłonność do wydawania większych pieniędzy, na przykład na podstawowe zakupy dla urzędów, dla swoich urzędów, jednostek podległych i tak dalej, mają tendencję do większego zadłużania się i też mniejszych wydatków na różnego rodzaju wydatki inwestycyjne. Więc no widać, że prawda, im gorzej sobie radzisz na rynku zamówień publicznych, im większe jest to ryzyko, no to tym mniej prawda, jesteś w stanie zainwestować w rozwój, tym więcej będziesz wydawał na różnego rodzaju podstawowe wydatki, więc no nie jest to ekonomiczne, widać to. No i dla kogo ten barometr ryzyka jest? Oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby używali tego samorządowcy, radni, zwłaszcza społecznicy w gminach, po to, żeby właśnie sobie przyglądali się
zamówieniom publicznym, ale też i dla mediów, zwłaszcza lokalnych. Dla samych, że tak powiem, zamawiających, żeby poprawiali swoją praktykę udzielania zamówień publicznych. No i teraz, jak można to robić i czym ten barometr w praktyce jest, bo to nie jest tak, że tu na slajdach możemy pokazać kilka wykresów, no to zaraz pokażę mój kolega Piotr Markowski, tu nie ujawnił się wcześniej, za późno dosłał swoją notę biograficzną, ale jest z nami. To on jest odpowiedzialny za przygotowanie takiej oprawy informatycznej tego barometru, no bo w praktyce ten barometr jest po prostu serwisem internetowym. Serwisem internetowym, otwartym, darmowym, każdy może z niego skorzystać i monitorować przy jego pomocy zamówienia publiczne w swojej gminie. No i teraz właśnie przechodzimy do prezentacji tego serwisu. Witam Państwa, Piotr Markowski z serwisu Zamówienia 2.0. Przepraszam Państwa za drobną przerwę, ale musieliśmy sobie jeszcze tutaj ogarnąć tematy techniczne, żebyśmy mogli zaprezentować ten barometr. Na wstępie powiem, że barometr jest dostępny od jakiegoś czasu już online pod adresem barometryzyka.pl. Jest to narzędzie całkowicie darmowe, nie wymaga żadnego logowania, także każdy może z niego skorzystać w nieograniczony sposób. Tak jak przedmówca mój tutaj prezentował, jest to pewnego rodzaju indeks, który pokaże w pierwszej kolejności. Natomiast sam barometr, samo narzędzie ma także dużo innych funkcjonalności, które podejrzewam, że bardzo Państwa zainteresują i wierzę w to mocno, że będą przez Państwa wykorzystywane do wszelkiego typu analiz, podglądania, jak to wygląda u konkretnych zamawiających, czy grup zamawiających, czy też pewnych typów rynków, które występują na rynku zamówień publicznych. Aby wyszukać postępowania, wchodzimy na stronę oczywiście barometryzyka.pl i następnie klikamy Zmierz ryzyko. Od razu włącza się nam aplikacja, która wyświetla nam listę postępowań z pewnego okresu i po lewej stronie w takim tak jakby barometrze, który wskazuje poziom ryzyka, mamy wskaźnik, o którym wcześniej mówił Grzegorz. Jeżeli jest zielony, to jest to status poniżej tam 0,3 i możemy przyjąć wtedy, że to ryzyko jest niskie. Wyższe ryzyko powyżej 0,3 jest traktowane jako już większe ryzyko wystąpienia tych nadużyć. Na ten wskaźnik możemy oczywiście sobie kliknąć i wtedy nam się wyświetlą szczegóły odnośnie konkretnego postępowania i z podziałem na poszczególne wskaźniki. Jak Grzegorz wcześniej wspominał, mamy 9 wskaźników, które wskazują na to, jaki jest poziom ryzyka. Ponieważ to postępowanie było z wolnej ręki, więc w tym przypadku mamy tylko 3, ponieważ nie jesteśmy w stanie określić danych, które były, które gromadzimy na etapie ogłoszenia postępowania. Za chwileczkę znajdę jakieś postępowanie, które nie jest z wolnej ręki. Prościej będzie, jeżeli weźmiemy sobie zakres dat, zmienimy, ponieważ ja już pamiętam mniej więcej, w którym miejscu te postępowania są. Możemy z tego okresu wziąć. To chwileczkę się ładuje, ponieważ tam są naprawdę ogromne ilości. Za chwileczkę pokażę, na jakich zasobach działamy. Już nam się załadowało. W tej chwili system wyświetla nam blisko 200 tysięcy postępowań. Po kliknięciu w postępowanie, tutaj mamy przetarg, który ma ich zdecydowanie więcej wskaźników. I oczywiście jest to tryb postępowania. W zależności od trybu postępowania
Mamy różny poziom tego wskaźniku ryzyka. Opis zamówienia, wyświetlamy tutaj oczywiście ilość znaków, która była w opisie. W zależności od rynku, czyli od kodu CPV głównego, który jest przypisany do konkretnego postępowania, ten wskaźnik się różni, ponieważ niektóre rynki posiadają zdecydowanie większe statystycznie opisy, a niektóre są bardzo krótkie. Nasz indeks uwzględnia te różnice rynkowe i w zależności od konkretnego rynku także rzutuje to, czy dany wskaźnik przy danej liczbie znaków w opisie zamówienia jest wysoki czy niski. Kryteria kwalifikowalności, czyli opis warunków przystąpienia do postępowania, także jest tutaj mierzony i także on jest zrzutowany względem poszczególnych rynków. Mamy oczywiście jeszcze liczbę poświadczeń wymaganych dla potencjalnych wykonawców do złożenia. Im jest ona większa, tym jest wskaźnik ryzyka wyższy, im mniejsza jest niższy. Wadium jest jednym z bardzo istotnych tutaj kryteriów. Niestety nasz ani biuletyn zamówień publicznych, ani Tenders Electronic Daily nie publikują wprost informacji o wysokości wadium. Jest to treść opisowa, więc my w naszym barometrze wykorzystujemy metody data mining do tego, aby uzyskać tę wartość. I oczywiście, jak wszystkie metody analizy treści, są one wadliwe, więc ja także Państwa tutaj uczulam, że czasami to wadium może być rozpoznane nieprawidłowo, natomiast w większości przypadków nasz skrypt doskonale sobie z tym radzi i to wadium wyciąga prawidłowe. Czas składania ofert, czyli to jest czas pomiędzy ogłoszeniem oferty a terminem składania ofert lub wniosków o przystąpienie do postępowania. Im on jest krótszy, tym występuje większe ryzyko nadużyć w tych postępowaniach. Średnio na naszym rynku jest to 7 dni dla postępowań związanych z dostawami i usługami, natomiast w przypadku robót budowlanych jest to dni 14. Waga kryteriów pozacenowych. Jest to dość kontrowersyjny wskaźnik. Z naszego punktu widzenia każde kryterium, które może być oceniane bardzo indywidualnie, zwiększa to ryzyko. I też badania statystyczne, które przeprowadziliśmy spośród tam ponad 60 wskaźników, wykazywały, że im większe są procentowo te kryteria pozacenowe, tym większe ryzyko jest tego, że na końcu postępowania będzie tylko i wyłącznie jeden oferent. Oczywiście w zależności od branży, w niektórych przypadkach jest bardziej uzasadnione to stosowanie kryteriów pozacenowych, w niektórych przypadkach mniej. W związku z czym tutaj także w przypadku tego kryterium wskaźnika badamy to w kontekście do konkretnego kodu CPV. Ważnym także wskaźnikiem jest czas decyzji zamawiającego. I tutaj nie ma reguły. To znaczy tak, im wcześniej jest dla niektórych postępowań, im wcześniej jest opublikowany wynik, tym jest większe ryzyko, dla niektórych nie. W związku z czym tutaj także ta wartość tego wskaźnika jest tutaj uzależniona od innych parametrów, na przykład w zależności od wielkości postępowania, czy też od rynku. No i oczywiście pojedynczy oferent to już jest wskaźnik wynikowy. W tym przypadku mieliśmy dużo, więc jest ich, więc wskaźnik ryzyka jest niski. Taki raport można sobie pobrać i zapisać na komputerze w formacie PDF. Do tego służy ten przycisk. To jest w zasadzie tyle o tym barometrze. Natomiast co można jeszcze w tym narzędziu zrobić? Możemy sobie na przykład
wyświetlić profil zamawiającego. To jest akurat, widzę, jakaś szkoła podstawowa, także tutaj nam się w tej chwili będzie otwierać. Profil zamawiającego mówi nam o tym, jak dany zamawiający działa na rynku zamówień publicznych. Czyli mamy informacje o tym, jakie są wartości pieniężne, że tak powiem, kwotowe, jakie wydaje na rynku. I tutaj akurat w tym przypadku ta szkoła wydała blisko, nie widzę dokładnie, ale 2 miliony, ponad 2 miliony na przestrzeni kilku lat. Tutaj sobie mogę sprawdzić, od kiedy zaczęli, od 2013, czyli na przestrzeni 2013-2017. Ile opublikowano zamówień po najechaniu na konkretną wartość, czyli to jest ilość opublikowanych przetargów, ilość udzielonych zamówień, czyli wynika z tego, że prawdopodobnie dwa przetargi nie zostały rozwiązane, ilość udzielonych postępowań z wolnej ręki. Oczywiście to nie są tylko profile zamawiających, ale w naszym systemie także można przeglądać profile wykonawców i w przypadku, gdyby dany podmiot był wykonawcą, takie same statystyki posiadamy dla wykonawcy. Tutaj zaprezentowany jest wykres zmiany ryzyka dla danego zamawiającego. Widzimy, że tutaj ryzyko w którymś momencie wzrosło, ale prawdopodobnie to był jeden przetarg, który był być może z wolnej ręki, w związku z czym te przetargi zazwyczaj mają wskaźnik w granicach jednego, czyli ten najwyższy wskaźnik ryzyka. Informacja o tych, jakie podstawowe produkty kupują. Natomiast może ja zmienię zamawiającego, ponieważ to jest ten zamawiający akurat jest dość niewielki i nie widać dobrze możliwości naszego narzędzia. To ja sobie tutaj, albo jak kolega mi podpowiada, weźmiemy jakąś gminę. Weźmy sobie Częstochowę. Tu mamy jakieś przetargi. Dobra. Poczekamy na załadowanie się w wyniku. Okej. Tu już mamy troszeczkę większe wartości i większą ilość postępowań publicznych. Poniżej także pokazał nam się wskaźnik CRI. To od razu wyjaśnię, że to jest wskaźnik liczony dla postępowań pochodzących z Tenders Electronic Daily. Mamy te wskaźniki rozdzielone, i ponieważ nasz barometr skupia się na postępowaniach, które są publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Te, które są postępowane, które są publikowane w Tenders Electronic Daily, są obliczane na podstawie algorytmu także naszych partnerów. Ten algorytm to jest Corruption Risk Index i on jest wykorzystywany właśnie, ponieważ w Tenders Electronic Daily jest trochę mniej danych, to on jest wykorzystywany do tych postępowań o wyższych wartościach. Możemy także zobaczyć, prześledzić aktywność podmiotu w zamówieniach publicznych. Tutaj z lewej strony mamy wykres, w którym widzimy, możemy w każdym miesiącu wyświetlić ilość postępowań, które zostały ogłoszone, ilość opublikowanych wyników, ilość opublikowanych zmian. Możemy sobie oczywiście także przefiltrować to, czyli na przykład zmiany nas nie interesują, wyniki nas nie interesują, interesują nas tylko ogłoszone postępowania i widzimy, że na przełomie 2013-2015 roku była ogłoszona zdecydowanie większa ilość postępowań niż w przypadku pozostałych okresów. Podstawowe statystyki, czyli jaki jest średni czas trwania postępowania, średni czas na złożenie oferty. Możemy sobie takie statystyki drillować w dół, czyli wyświetlać szczegóły. I mamy z podziałem na postępowania dla TEDA, mamy z podziałem na postępowania dla BZP, dostawy, usługi i roboty budowlane. Tu mamy także na przykład ciekawą statystykę,
jest to ilość ofert odrzuconych w stosunku do ilości wszystkich ofert złożonych. Ta statystyka bezpośrednio nie wpływa na poziom wskaźnika tego ryzyka dla danego zamawiającego, no jednakże dużo nam mówi o tym, czy państwu, czy na przykład firmom, które startują do postępowań u danego zamawiającego, jak bardzo restrykcyjnie dany zamawiający podchodzi do składanych ofert. Mamy także jakieś tam podstawowe informacje odnośnie średniego miesięcznego wydatkowania u danego podmiotu. I teraz to, co najciekawsze, to są różnego typu zestawienia dla konkretnego zamawiającego. W tym przypadku się wyświetlają nam się wszystkie wyniki, które opublikował dany zamawiający. Od razu tutaj zaznaczę, że nie są one rzutowane na pojedyncze postępowanie, a na części postępowania. Jeżeli w postępowaniu było więcej niż jedna część, to tutaj zostanie to uwzględnione, czyli jeżeli postępowanie zakończyło się 10 częściami, tu będziemy mieli 10 rekordów. Po każdej kolumnie możemy sobie sortować, także działa to bardzo szybko, w locie nic nie doczytuję, ponieważ te dane już są wczytane. Możemy otworzyć sobie profil wykonawcy z każdego takiego rekordu, który nam się wyświetla i możemy sobie wyświetlić informacje podstawowe o konkretnym postępowaniu, do czego za chwileczkę dojdę. Możemy sobie także wyświetlić wszystkie ogłoszenia danego zamawiającego, informacje o tym, jakie postępowania, jakie produkty są najczęściej kupowane przez danego zamawiającego, konkretnie w liczbach. Też także zaznaczę, że to są części, a procenty są liczone z uwzględnieniem pozostałych kodów CPV, ponieważ przy zamówieniu publicznym zamawiający może wprowadzić więcej niż jeden kod CPV, to te procenty obrazują także pozostałe kody, w związku z czym no, na tym wykresie widać, że maszyny biurowe są kupowane w 65% i roboty budowlane w 64%, co by się matematycznie nie zgadzało. Jednak patrząc na to, jakie różne rynki są wspólnie kupowane w jednym postępowaniu, jest to jak najbardziej prawidłowe. Mamy także zestawienie wszystkich wykonawców, którzy... A w przypadku profili wykonawców mamy także zestawienia wszystkich zamawiających, u których wygrał dany wykonawca. To jest jedno z bardziej przydatnych narzędzi, ponieważ takiego zestawienia w zasadzie nie oferuje żadne inne narzędzie, nawet Urząd Zamówień Publicznych. I umożliwia nam ono na przykład, dzięki temu, że mamy sortowanie tych kolumn, znalezienie firm, które najczęściej sprzedają usługi konkretnemu zamawiającemu. I tutaj widzimy na przykład, że Centrum Doradczo-Edukacyjne dla gminy w Częstochowie uczestniczyło w postępowaniach nadzwyczajną ilość razy, czyli wygrało 1202 części, tak? Bo to mogło być jedno postępowanie, które miało na przykład kilkaset części w zakresie edukacji, w związku z czym jest tego bardzo dużo, na kwotę ponad 3 miliardów złotych. Co ciekawe, średnia konkurencja u tego dostawcy wynosi 1, czyli oznacza to, że średnio w tych 1200 postępowaniach czy tam częściach mieli maksymalnie jednego konkurenta. Co ciekawe, żadne z tych postępowań nie było z wolnej ręki. No oczywiście, jeżeli chodzi o wolną rękę, także można się temu przyjrzeć. Sortujemy sobie zestawienie po ilości udzielonych postępowań z wolnej ręki i widzimy na przykład, że firma Rodam Systems SA miała udzielonych postępowań z wolnej ręki 11 na 13 wszystkich, które wygrała w tej firmie, na kwotę blisko 1 000 000 złotych. To, co to oznacza, to ja oczywiście zawsze pozostawiam Państwu do
namysłu i nie będę komentował, natomiast pozostawia tu wiele do myślenia w tym zakresie, jakie są przyczyny. Mamy kolejnego dostawcę. Ten wygrał oczywiście więcej części, tylko 10 uzyskał z wolnej ręki, natomiast jego średni wskaźnik konkurencyjności wynosi 0, czyli praktycznie w żadnym postępowaniu nie miał jakiejkolwiek konkurencji. Oczywiście sortowanie po wartości. No to akurat jest normalne, że firmy dostarczające energię do gmin mogą uzyskiwać największe postępowania. Wracając do wyników, możemy sobie obejrzeć, tak jak mówiłem wcześniej, konkretne postępowanie, czyli w postępowaniu, gdy klikniemy z listy, od razu nam się podświetla konkretny wynik, którego dotyczy to ta wartość na poprzedniej liście. I tutaj mamy podstawowe informacje, czyli kiedy został opublikowany, czy były jakieś zmiany po drodze, kiedy był termin składania ofert, kiedy zostało to postępowanie zakończone, czyli kiedy wyniki ogłoszone. Mamy dostęp do treści ogłoszenia, mamy dostęp do treści zmian, mamy także dostęp do treści wyników i możemy je sobie tutaj szybko do tego postępowania dotrzeć. Oczywiście dostępu do samej dokumentacji przetargowej nie ma, ponieważ ta dokumentacja zawsze znajduje się u zamawiającego i BZP czy też TET nie udostępnia SIWZ-ów i załączników do nich. Na tym zestawieniu także z lewej strony mamy wyniki. Widać, że postępowanie było podzielone na kilka części i jest kilku różnych wykonawców. Mamy także tutaj te wartości. Ponieważ nasz rynek, zarówno w zamówieniach publicznych, publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, jak i w Tenders Electronic Daily, ma jedną wadę. Wykonawcy, którzy są publikowani, czyli zamawiający, ma obowiązek poinformowania o wykonawcy w postaci tylko i wyłącznie podania jego nazwy oraz adresu. To jest cała identyfikacja wykonawcy. Ponieważ są to dane wpisywane przez ludzi, jest w nich mnóstwo błędów. To uniemożliwia nam łączenie automatyczne tych firm w celu zestawienia dla nich wyniku. Wielokrotnie ten problem próbowaliśmy rozwiązać. I oczywiście mieliśmy bardziej restrykcyjne skrypty, mniej restrykcyjne skrypty. Niestety, ponieważ te firmy często znajdują się w bardzo zbliżonych lokalizacjach i mają niekiedy bliskie nazwy, więc zdarzało się przy bardzo restrykcyjnych skryptach, że łączyliśmy rekordy firm, które nie powinny być połączone, bo były to różne firmy. W związku z czym nasz skrypt jest dość liberalny i w większości przypadków te rekordy łączy, dobrze grupując zamówienia dla konkretnych wykonawców, natomiast w części przypadków sobie z tym nie radzi. Ale żeby można było wyświetlać takie zestawienia, weźmiemy sobie, otworzymy wykonawcę. Coś ten wykonawca... To może tego. Wykonawcy. Weźmy Tauro. Musimy chwilę wczekać. Otwieram w tej chwili Taurona, więc to jest dość spory wykonawca. Przygotowaliśmy takie narzędzie, które zdecydowanie ułatwia łączenie tych rekordów. Czyli
jeżeli by Państwo chcieli, nie wiem, na przykład połączyć także gminy, znaczy podmioty, które podlegają samorządom, także to możliwe, to narzędzie umożliwi, do czego za chwileczkę dojdę. Natomiast w przypadku firm komercyjnych, czyli wykonawców, te narzędzia z lewej strony są zdecydowanie bardziej przydatne, a za chwilę pokażę, jak można połączyć kilka rekordów innych firm. System proponuje od razu użytkownikowi firmy, które powinny de facto być jedną firmą, natomiast z różnych przyczyn nie zakwalifikował je do automatycznego połączenia. Mogło to być inny adres, mogła to być literówka w nazwie lub jakiś inny powód, poprzez który system nie połączył automatycznie tych rekordów. Żeby wyświetlić wszystkie dane danej firmy, tak jak poprzednio klikamy, wezmę może przełącz wszystkie, klikamy w tamten panel i nam się otwiera lista i klikamy pokaż raport. W tym momencie system skleja te wszystkie rekordy firm, które są w naszej bazie i wyświetla dla nich jeden wspólny raport. Dodatkowo, to było narzędzie, które wiąże za pomocą podobnych nazw, natomiast to jest drugie narzędzie, które łączy za pomocą podobnych adresów. W tym przypadku jest to bardzo ryzykowne, ponieważ jak widzimy, tu jest ponad 4000 pozostałych rekordów i dlatego w tym momencie tam nie będą te 4000 wyświetlone. System automatycznie je zblokował. Natomiast 80 bardzo trafnych adresów wyświetla bez problemu. No i tutaj mamy listę wszystkich firm, które znajdują się pod tym samym adresem. Oczywiście adres jest mierzony na podstawie tylko i wyłącznie ulicy, miasta, województwa, nie jest brany numer budynku, ponieważ jest on często także wpisywany błędnie. No i mamy jakiś Tauron nam się tutaj ukrył. No, można by przeszukiwać całą tą listę, ja sobie pozwolę już od razu zaznaczyć. W ten sposób możemy wyświetlić kompletne dane dla konkretnych firm. Dodatkowo, jeżeli te narzędzia, które w tej chwili zostały zaprezentowane, nie spełniają wszystkich wymogów, czyli sądzimy, że to być może nie są wszystkie firmy, które mają w nazwie Tauron, możemy skorzystać z wyszukiwarki. Podajemy nazwę firmy, klikamy szukaj. System nam wyświetla wszystkie firmy, które w nazwie mają Tauron. Możemy je połączyć tak samo i wyświetlić raport dla konkretnej firmy. To, czego jeszcze nie pokazałem, to jak przeszukiwać bazę samych postępowań. W związku z czym wrócę do samej wyszukiwarki postępowań. Oczywiście podstawowe to są branża, czyli po kodzie CPV, na przykład 30 zaczynamy pisać. Możemy także zacząć pisać tekstowo i on wtedy także nam zaproponuje. Wybrali, no, akurat tutaj nie ma żadnych rekordów, to może sobie weźmiemy 301. Tu na pewno będą jakieś. Możemy sobie filtrować, czy to mają być postępowania tylko z BZP. Załóżmy, że to będą tylko usługi. Przy komputerach to może być ciężko, więc weźmiemy dostawy. Jakie finansowanie, czy było finansowanie ze środków unijnych, czy bez środków unijnych. Wartość postępowania, jaki jest wskaźnik tego ryzyka. Możemy po zamawiającym filtrować, czyli wybieramy na przykład konkretne województwo, tylko w mazowieckim, miasto, rodzaj zamawiającego. Teraz tak, jeżeli chodzi o rodzaj zamawiającego, mamy dwa typy. Pierwszy rodzaj zamawiającego to jest rodzaj zamawiającego, który jest listą udostępnianą przez BZP oraz TED, czyli to, co tam jest wskazane, to jest tutaj wyświetlane. Natomiast z naszych analiz wynika, że te wartości są tam bardzo często nieprawdziwe, z tego względu, że nadużywana jest formuła
inne, która jest wybierana przez zamawiającego i gdy taki zamawiający, określając własną jednostkę, wprowadzi inne i wprowadzi swój ciąg znaków, niekoniecznie są zgodne, dlatego spośród tych wszystkich 30 tysięcy zamawiających tutaj Grzegorz właśnie siedział, każdego zamawiającego przewerterował i określił i określiliśmy w ten sposób własną listę rodzajów zamawiających, którą tutaj można przefiltrować. Jest ona nieco inna i troszeczkę różni się od tamtej, natomiast wydaje mi się, że jest bardziej użyteczna do ludzi. Tu można oczywiście wpisać zamawiającego lub kilku zamawiających, także zestawienie poniższe może być prezentowane dla kilku zamawiających, no i oczywiście po wykonawcy na podobnych warunkach. Z mojej strony to w zasadzie tyle. Tu jeszcze zaprezentuję taką informację, przedstawię, ponieważ Grzegorz wcześniej mówił o tym, że można prowadzić analizę na podstawie tego barometru. I jest to prawda, ponieważ każde zestawienie, które jest prezentowane w tym systemie, można wyeksportować do pliku XLS. Służy do tego ten przycisk, jeżeli mówimy o wynikach postępowań, natomiast w profilach zamawiających, już się przełączę, także można pobrać tutaj każdą tabelę, każde zestawienie i analizować te dane. Także dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że narzędzie okazało się bardzo interesujące i zapraszam do korzystania.